No, mamy, kochani, tą godzinę. Jak widzicie, tu jest takie, a tu jest jeszcze taka. No i ciśnienie 1029. Prawie ładny wyż. No i zobaczcie, Julcie przyniosłem. No, chodziła za mną, chodziła. Jak byłem po paczkę, tą dużą, 30 kilo, no to doszedłem do wniosku, że ona chyba chce jednak, żeby ją wziąć do pokoju. No i przyniosłem. Zadowolona jest Kicia. Nie, Julcia? Julka? Niunia? Kicia? Myślałem, że robaki może ma, bo taki gruba. Ale była na odrobaczeniu. Dostała. Gdzie tam? Nadal taka byczułka. Skora do giziania. A Jezus Maria. Ona lubi się tak położyć obok mnie i głowę na nodze. Ona w ten czas szczęśliwa jest. Szczęśliwa. No. No nie wiem, czy ona noc spędzi, kochani, tutaj ze mną w pokoju, bo ona jest taka, że poleży, poje, popije, pośpi i za pół godziny na dwór zejdzie. Zobaczymy, jak będzie teraz. No, przyniosłem tego pulpeta z obiadu całego. Teraz tu otworzyłem w termosie. O, tym ta byczułka. Widzicie? Tam zupa ogórkowa. No i u góry na tych ten pulpet. No i pół jej, a pół Szpiczkowi. No ale okazuje się, że ona nie chce jeść. No i Szbiczek pałaszuje wszystko. No a Szbiczek jutro jedzie na kontrolę. No i Szbiczek co? Kicha. Kicha, kochani, smarka. A właściwie kicha. Gdzieś tak się zaczęło 3-4 dni temu. No i jutro pojedzie, to pan doktor obada i widocznie dostanie jakiś tam zastrzyk. Nie? O. Przyszedł. Nie, teraz Julcie, odejdź. Bo Julcia zaraz na dwór pójdzie. No. Ty już byłeś giziany wcześniej. Julcia ma zaległości. No, zostaw ją. Nie bij jej. Nie bij. Nie wolno. Julka, nie podchodź, bo on cię uderzy. Bo cię pacnie. No, zostaw go. On też by chciał, żeby go giziać. No. No. O, widzicie? Jak kicha. Ja już muszę tego uważać, żeby czasami na mnie nie kichnął coś. Oj, będę musiał dzisiaj tą powłoczkę zmienić, bo tu kurczę, sierści. No. Tyle kotów się tutaj kotłuje, że ja tu będę miał koc czy kołdrę z kociej sierści. Szbiczku, ja cię wszystko tego, ale ty sobie tu połóż się. No, tam teraz. No. Teraz Julcia tu jest. No. No, szczęśliwa. Szczęśliwa. Ajajaj. Po... Kto tam stoi? Widziałeś go? Kto? A ten. Kto?
Ale kto? No to niech stoi, no co mnie tam... O Jezus Maria, to idź zobacz, no. Co mnie tam... Myślałem, że kot następny. No to kolega z pokoju. No Jusiu, taki jest, weźmie szklankę wody. Albo jest na telewizji, pije tą szklankę wody, jedną skończy, drugą. Albo na korytarzu. Stoi w jednym miejscu, z nogi na nogę przestępuje i pije. Jedno wypije, drugą. Jak się napije, to szklankę chowa do szafki z butami na korytarzu. No tak ma. Inny kolega z kolei jest taki, że w łazienkach na parapetach stawia butelki. Te dwulitrowe czy półtora litrowe pełne wody, żeby stały. I przychodzi później i pije. Pije, doleje i znowu. I tak stawia na pierwszym piętrze i na parterze, a mieszka na parterze. Inny z kolegów z kolei jest taki, że jak przyjdzie do łazienki, do kibelka tam siusiać, do pisuaru, to odkręca, są dwa krany, na full ciepłej wody. I to leci tak z 5 minut na full. Jak ktoś go tam nie pogoni, nie zakręci mu. No. To tak ma. Inny z kolei bierze kilo, 2 kilo cebuli codziennie i wysypuje dzikowi tam za stołówką. I dzik tam przychodzi, wyjada. Wyjada to jabłka, suchy chleb. No. Inny znowu kupuje co jakiś czas 2 kawałki kiełbasy. Nadrywa je na takie kawałki po 3-4 cm i tam fraglesom wykłada. No teraz chyba nie wykłada, jak ja tam zacząłem karmić. Inny z kolei ma 35 kotów. Ma bocianówkę. I tam karmi koty i po całym DPS-ie. O. Inny z kolei skacze przez płot, leci do Jaromina, do sklepu, kupuje wódkę, piwo, przerzuca przez płot, chowa i później chodzi do tej spiżarni i trunkuje. I takich, kochani, jest tu wielu, którzy mają różne swoje gusta, guściki, przyzwyczajenia, upodobania. No bo to jest DPS. Dom ludzi chorych, przewlekłych psychicznie, upośledzonych intelektualnie, fizycznie. Także to jest... Normą jest tutaj coś, co nie klasyfikuje się w kategoriach zdrowia psychicznego, fizycznego. Tu jest to normą. Kto pije mleko, ten sika daleko. O, zobaczcie, jak sobie leży. Tak. Nie kiciulki? No, na noc zostanie jeden kotek. Jeden będzie musiał iść na dwór. Jak znam życie, to sama Julcia będzie chciała na dwór iść. Nie? O, Żbiczek to nie. O, Żbiczek dopiero rano. No i tak, ubrałem papuczki emerytki i tak nawijam.